ślepa kiszka, ślepa kiszka, ślepa kiszka. Jelito ślepe, pierwszy odcinek jelita grubego. Jelita, inaczej nazywane kiszki lub flaczki. Nie, to nie to. Jelito ślepe leży w prawej okolicy biodrowej. Od jelita ślepego odchodzi wyrostek robaczkowy nazwą ślepa kiszka. Określa się potocznie wyrostek robaczkowy lub zapalenie wyrostka robaczkowego. Tak, to na pewno przyda mi się do wypracowania z przyrody. Mikołaj, Mikołaj! Cześć, Gosfryn! Słyszałeś już o czym? Starsze chłopaki mówiły, że dzisiaj do szkoły przyjdą lekarze, żeby nam dać prześwietlenie kręgosłupa. A po co? Żeby sprawdzić, czy nie jesteśmy skrzywieni. Tak mówi jeden starsza. To bójda. Starsze chłopaki zawsze opowiadają bójdę. Co jest bójda? Że dzisiaj przyjadą lekarze, mają bić nam szczepienia. Myślisz, że to nieprawda? Co nieprawda? Że przyjadą lekarze zrobić nam operację. Ale ja nie chcę. Czego nie chcesz? Nie chcę, żeby wycięto ślepą kiszkę. Co to jest ślepa kiszka? To jest to, co mi wycięto, jak byłem mały, więc wjeżdżę sobie na lekarzy. Już po dzwonku, Ananiaszu, chłopcy, do klasy. Klasę. Dzień dobry. Doskonale. Proszę wstać i po cichu ustawić się parami. Nie, nigdy nie pójdę. Gdybym wiedział, przyjdę znowu sprawiedliwienie od rodziców, nie pójdę do lekarzy. Chłopcy, ustawić się. Ananiaszu, puść się ławki. Czy sam mówiłeś mi niedawno, że chcesz zostać lekarzem? Nikt cię nawet nie dotknie. Zobaczysz. To bardzo zabawne. Lekarze przyjechali dużym autobusem, w którym jest tak fantastycznie, że nawet sobie nie wyobrażasz. I wiesz co? Jeżeli będziesz grzeczny, to cię zapytam na następnej lekcji. Zmnożenia? Ależ Ananiaszu, teraz mamy lekcję przyrody. Ale wiesz co? Mogę zapytać cię z rozmnażania. Co ty na to? Dobrze, proszę pani. Dobrze, pierwsza trójka wystąp. Świetnie, widzę, że odwagi ci nie brakuje. Zaczniemy od ciebie. Co? Obiecano, że mnie nie dotknie. Nie! Nie! Stój prosto, nie ruszaj się i nie oddychaj. Nie! Świetnie, dobrze, możesz już oddychać. Odprowadzę Ananiasza do szkoły, a wy macie słuchać pana doktora, tylko bez komedii. Ciekawe, bardzo ciekawe.
Dobrze, a teraz ty, ty i ty. Do środka. A dlaczego my, a nie on? Pan doktor powiedział, że ty, ty i ty nie mówił nic o mnie, więc to ty masz tam iść i ty, a nie ja. Tak? No to jak ty nie pójdziesz, to ani on, ani ja też nie. Może już dosyć? Wy trzej, albo nie, wy wszyscy. Do środka, ale już. Super ten autobus. Widziałeś ten stolik? Fajnie czuć takim podążować. Co uruchamia ten przycisk? Nie dotykajcie niczego. Zostaw ten skalpę i chodź tutaj. Nie, nie tam, tam jest kabina kierowcy. Świetnie, dobrze, wyprostuj się, nie ruszaj i nie oddychaj. Dobrze, możesz już oddychać. Proszę pana, musisz się zrobić cały czerwony na twarzy. Widział pan? Oddychaj, słyszysz? Oddychaj. Możecie wysiadać. Nie, nie tędy, tędy. Który jeszcze nie był na prześwietleniu? Ty, jak masz na imię? Ja, Gottfried. Do środka. Ale proszę pana, ja już nie mam sobie kiszki. My jeszcze mamy. Nie, nie, wy już byliście, nie. Mikołaju, gdzie twoi koledzy? Byłeś już na prześwietleniu? Właśnie miałem wsiadać. Wysiadać, wszyscy wysiadać. Wszyscy już byli oprócz jednego Mikołaja, który widocznie jest nieobecny. Ale przecież Mikołaj stoi tutaj. Ale zaraz, nie ma Gottfrieda. Gdzie jest Gottfried? Ratunku, ratunku, ja chcę wysiąść. Stójcie, czekajcie, no nie chcę wsiąść, chcę wsiąść. Gottfriedzie! Gottfried, Gottfried! No nareszcie, chłopcy, wracamy do klasy. Nie było wcale tak strasznie, prawda? Było super, jak dorosnę zostanę lekarzem. Ja też. Ja. Co? On nie może zostać lekarzem, to ja mam zostać lekarzem, bo jestem najlepszy w klasie. No to wszyscy będziemy najlepsi w klasie. I wszyscy zostaniemy lekarzami. Właśnie. Proszę pani, oni chcą wszyscy zostać lekarzami, to niesprawiedliwe. Ależ Ananiaszu, może zostać kimś innym. Na przykład pielęgniarzem. Śmieciarzem. Górnikiem. Kominiarzem. Albo kontrolerem. Już wiem, zostanę nauczycielem.